love is going cold, leaving out the door and say I don't. Hejka Pusziny, witam na kanale Pushin Girl. Czy wy jesteście przed czy po zakończeniu roku szkolnego? Ja zakończenie roku miałam wczoraj i miałam bardzo ambitny plan, że nagram film, pokażę wam moją szkołę, ale Weronika się rozpłakała i był bardzo emocjonalny dzień i później nie chciało mi się już nagrywać. A teraz będziecie mogli zobaczyć materiał, który ja nagrałam wczoraj. Jutro mam zakończenie roku i kupiłam mojej nauczycielce prezent i teraz wam go pokażę. Wybrałam jej srebrną bransoletkę i tutaj ma jeszcze paragon, jakby chciała sobie wymienić na coś innego. Jak to zakończeniem roku? Nie i pożegnaniem się z nauczycielką i ze szkołą? Nie chcę dalej chodzić do primary school. Dalej? Tak. Właśnie dostałam specjalny strój, który musiałam wybrać. Tada, jak wygląda? Taki płaszczyk, taka pelerynka na zamek i do tego specjalna czapka i to są stroje, które dostają uczniowie jak kończą szkołę, czyli tak jak Weronika kończy szóstą klasę. Teraz pytanie, gdzie jest Karen? Ale fajnie wyglądasz. To kojarzy mi się tak z amerykańskich filmów. Nie, to ja wyglądam jak profesor jakiś schowarz. Aha. Musimy tylko Harego znaleźć. Tak, tutaj mam prezent dla Karen, tutaj mam swoją pareczkę. Pożegnałam już się z moją nauczycielką, próbowałam nie płakać, ale teraz się chyba rozpłaczę, bo jej już nigdy chyba nie zobaczę, ale zobaczę ją w następnym tygodniu na Zoomku. Tak, nauczycielka też nie chciała płakać, nie mogły się przytulić, no bo wiadomo, są jeszcze obostrzenia, mogły tylko sobie tak pomachać. Jednej było przykro, drugiej było przykro. Weronika zaczyna płakać, sami widzicie. No ale co, taki czas. Tak nauczycielka powiedziała, dziwny czas, bo to wszystko miało wyglądać inaczej, prawda? No, to idziemy do domu? Tak, idziemy do domu. Dobra, no to chodź, bo też się rozpłaczę zaraz razem z tobą. Moje zakończenie roku było bardzo smutne. Nauczycielka miała 5 minut na każde dziecko. Ja pod szkołą musiałam być o 12:25. Zakończenie roku odbywało się na boisku szkolnym i tam czekała moja nauczycielka. Porozmawiałyśmy, 5 minut później ja się rozpłakałam. Moja nauczycielka próbowała nie płakać, ale widziałam, że jak ja zacznę ryczeć, to ona też zacznie płakać. Więc wyszłyśmy, a później zaczęłam płakać, żeby nauczycielka mnie nie widziała. Najgorsze, chciałam ją przytulić, ale powiedziała mi, że nie możemy, bo musimy zachować odpowiedni dystans. Prezent, który ja kupiłam dla niej, już wam pokazywałam, ale ja też dostałam prezent! Tak samo jak i reszta mojej klasy. Wszystko było zapakowane w taką ładną torbę ozdobną i pierwsza rzecz to jabłko! Jest to oczywiście gąbka do mycia. Druga rzecz, Pringlesy, moje ulubione. Sour cream and onion, czyli o smaku śmietanki i cebulki. Pycha. Dostałam zestaw 10 cienkopisów. Zobaczcie, jakie fajne, kolorowe. O, nie widziałam tego. Jest czerwony, super, bo ostatnio mi się wszystkie moje czerwone skończyły. Blue, co ty chcesz? Nie będziesz wchodził tutaj do torby. Nie. No i widzicie? Tada, krem do rąk. Watermelon extract, a to znaczy, że pachnie jak arbuz. Idealny będzie do torebeczki. Bye. Tutaj mam różowy highlighter, super, bo moja koleżanka w tamtym roku mi gwiznała mój highlighter różowy. Tutaj dostałam taką przekąskę, to się nazywa flapjack. To jest czekolada i orzechy. Dostałam gumę rozpuszczalną. I tutaj dostałam LOL Candy Sticks Strawberry Flavor. I ja nie wiem, co to jest. Pytałam się wczoraj wujka, a wujek mi powiedział, że to jest jakaś guma chyba. Za chwilę to spróbuję. Zobaczę, co to jest. Jestem bardzo ciekawa. Pachnie ładnie, jak truskawki. Zobaczcie, jaki cupcake! To jest balsam do ust i on jest... Tutaj wszystko jest napisane po hiszpańsku, ale myślę, że jest cytrynowy. A tak, jest cytrynowy, bo tutaj jest mała cytrynka.
dostałam lizaka, zobaczcie jaki fajny kolor, i dostałam jeszcze dwa długopisy. Tylko że wiecie, czego ja nie jestem pewna? Tym chyba piszecie, a jak coś źle zrobicie, to później możecie to. To jest jakby taka gumka do tego, ale jeszcze nie jestem pewna i będę musiała to zobaczyć. Tak, Flu? Proszę, masz już torbę. On, o, chyba widzieliście, jak on cały czas tutaj przychodził i próbował mi gwizdnąć. Torbę masz. Chodź. O, i kot jest w torbie. To nie jest kumy tobie. Przestań drapać. Zgadnijcie, co ja teraz będę robić. Będę farbowała swoje włosy. A jaki kolor? Zobaczycie później. Tylko że do tego musisz mieć czyste włosy, więc dzisiaj rano wymyłam swoje włosy, ale nie jestem pewna, czy po tym, jak zafarbuję sobie włosy, to będę musiała znowu myć całą głowę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Więc let's do this! A czemu? Bo są wakacje! Tadam! I jak wam się podoba? No oczywiście... Oczywiście nie jest taki intensywny, jak był na opakowaniu, ale to dlatego, że mam ciemne włosy. Ale dalej widać. Nie wiem, czy na kamerze widać. Widać! Ja na twoim miejscu skusiłabym się, żeby zrobić sobie całe włosy. O, piękną poświatę taką mają czerwoną. Widzowie decydują. Wrzucamy teraz ankietę, społeczność, jak komentarze są zablokowane. Nie. I czy Weronika ma zafarbować całe włosy? Pozostało jeszcze dużo tej farby. Czy mają zostać te pasemka? Nie. Macie ankietę na społeczności, głosujcie. Właśnie, że nie mają. Nie, to oni wybierają. Nie, a ty nie mają. Nie mają. Tak, zagłosujcie, zobaczcie jakie ma ładne. A ja jestem w onesie. A tu jest Blue. Cześć! Ostatnio byłam w Primarku, bo potrzebowałam jeszcze kilka rzeczy, o których zapomniałam ostatnim razem, jak byłam w Primarku. I tutaj są rzeczy na następny film. Ten następny film to będzie petarda, będzie taki super, nie mogę się doczekać, aż go nagram i puszczę go na mój kanał. Pierwsza rzecz to spodenki krótkie na 5-6 lat. Ciekawy dla kogo? Zgadujcie! Maseczka do spania z Minnie Mouse! Nie wiem dla kogo to jest! Tutaj mam opaskę, tym razem dla siebie, Blue! Przeszkadzasz mi w nagrywkę. Zobaczcie, jak ładnie w niej wyglądam i ona jest bardzo fajna i kolorowa i taka retro. Najtańsze pędzle, które mogłam znaleźć. Ten kosztował 3 euro, ten kosztował 1,50 euro, a ten też kosztował 1,50 euro. Dwa do oczu i jeden do twarzy. Jak się zniszczą przy nagrywkach filmu, to nie będzie mi szkoda. Crop top. Taki piękny, biały, ale taki mały. Ciekawy dla kogo? Ta-dam! Zobaczcie, jakie fajne okulary. Znowu, ciekawe dla kogo? Zgadujcie w komentarzach lub w społeczności. I w końcu coś mojego. Tyle rzeczy, ale tylko dwie rzeczy dla mnie, no. No, to potrzebne do filmów, tego się nie liczy. Taki ładny crop top. Tadam! Biały, podobny do tego, tylko że ten jest zrobiony z innego materiału. O, nie wiem, czy to zobaczycie, ale ten jest zrobiony z innego materiału. Ten jest bardziej taki mięciusi. I tyle, mam nadzieję, że moje zakupy się wam podobały. Pamiętajcie, odpowiedzcie mi, dla kogo są te wszystkie rzeczy? Mam już wakacje, więc mam bardzo dużo czasu, więc będę czytała i lajkowała wasze komentarze. Jak już wiecie, wczoraj skończyłam primary school i teraz przechodzę do secondary school. Czyli od września będę chodzić do nowej szkoły i poznam nowych nauczycieli. Wiem, że ostatnio bardzo mało wrzucam, ale to jest dlatego, że miałam dużo nauki, ale teraz mam wakacje i ja mam nadzieję, że wy będziecie mieli udane wakacje. A!
Jak chcecie się więcej dowiedzieć o moich wakacjach, to śledźcie mnie na wszystkich moich kontach na social media. Więc buziaczki, odwerki i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa! Something like this. You take my breath.